Oto dwa termometry. Określmy, który jest w skali Celsjusza, a który w skali Fahrenheita. Następnie na każdym z nich zaznaczmy punkt wrzenia i punkt krzepnięcia wody. W większości krajów stosowana jest skala Celsjusza. Można ją rozpoznać po tym, że w tej skali 0 stopni. To punkt krzepnięcia wody przy ciśnieniu normalnym, a 100 stopni to punkt wrzenia wody przy ciśnieniu normalnym. Według skali Fahrenheita, stosowanej głównie w Stanach Zjednoczonych, punkt krzepnięcia wody to 32 stopnie. 32 stopnie. Punkt wrzenia wody zaś to 212 stopni. Skala Celsjusza oparta jest na założeniu, że 0 stopni to punkt zamarzania wody przy ciśnieniu normalnym, a 100 stopni to punkt wrzenia wody przy ciśnieniu normalnym. Skala ta wydaje się bardziej logiczna. Jednak w Stanach wciąż używa się Fahrenheita. Ustalmy, który termometr ma skalę Fahrenheita, a który Celsjusza. Niezależnie od skali, faktyczna temperatura zamarzania wody jest oczywiście zawsze ta sama. 32 stopnie Fahrenheita muszą więc odpowiadać 0 stopni Celsjusza. Na wysokości tego zera drugi termometr wskazuje ileś stopni poniżej zera. Tutaj nie mamy więc skali Celsjusza, będzie ona tutaj na wysokości zera z tego termometru, na tym mamy około 32 stopni. Zaznaczę to kolorem. Prawy termometr jest więc w skali Celsjusza, lewy w skali Fahrenheita. Doszedłem do tego, bo 0 stopni Celsjusza odpowiada 32 stopniom w skali Fahrenheita. W obu przypadkach woda zamarza tu, w punkcie krzepnięcia. To punkt krzepnięcia wody. Sprawdźmy. Jeśli to jest skala Celsjusza, to woda wrze tu przy 100 stopniach. A na drugiej skali mamy jakieś 212. Tu wrze woda przy ciśnieniu normalnym. Po prawej, na pomarańczowo, jest skala Celsjusza. A po lewej, na różowo, mamy skalę Fahrenheita.